Proszę Państwa, chrzest to jest chrzest, pogrążenie, zanurzenie w wodzie, naczynienie woli Bożej, oto ja, służebnica Pańska. A teraz jest choroba na bałwochwalstwo. Państwo zobaczą. Tutaj mówimy o pośredniku, o tym, że pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest Jezus Chrystus, a oni to zmienili, proszę Państwa. Radio Conchita, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Extra. Mówimy o oszustach wielkiego kalibru. No wiecie Państwo, wielki kaliber oszustów. Czy Pius XII, czy inni. To chyba większego kalibru już nie trzeba, ale jest to przykład edukacyjny, jak diabeł zwodzi, bo ludzie sami, którzy są kimś, w sumie są nikim, prawda, bo są tylko sługami diabła, nie wiedzą ci ludzie, że są właśnie na jego usługach, że są właśnie na usługach satanesku, szatana, diabła. I reklama oczywiście, proszę Państwa, system żydowski w Radiu Polskim 24. Dużo ludzi tutaj jest takich, jak i w Talk FM, mówią nerwowo, czyli to nie są czyści Polacy, mówią przez R, to są jakieś takie typy, które coś kręcą i wszędzie kręcą, jeszcze będą kręcić dopóty ostatecznie łapy się nie położy na oszustystyczną firmę Orange po lewej, oszustystyczną firmę Play po prawej. Ja kiedyś jak sobie siedziałam w bistro Flying na lotnisku, taka dziewczyna, ona pracowała w barze, wspaniała dziewczyna, też w hotelu pracowała, Nowotel pobliskim, tam pod lotniskiem, to mówi, że jak weszła w Orange, to miała same problemy. Same problemy. Także proszę Państwa, takich przykładów jest bardzo dużo. No to więc mówię durnej babie, jeszcze kilka takich SMS-ów, a to jest wszystko nagrywane, to jest wszystko inwigilowane. To przecież im nie pozwolą się rozwijać w ten sposób, że oni okradają ludzi, oszukują, a jeszcze gramy w Jeepa, prawda? Mówi, że tak jak to my mamy do zapłacenia, proszę Państwa, ja pokażę Państwu rachunek. 982 zł, że jeżeli myśmy przenieśli nasz numer do Orange, zarejestrowaliśmy, to on stał się abonamentem. I teraz 1000 zł wygrałam, jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie, to znaczy kilka takich wygranych, no to jest rzeczywiście sukces. No i teraz gra w Jeepa. No 3,60 kosztuje, ponieważ tam 35 zaaplikowałam na kwotę, to nie zjesz 1000 zł. To tak człowiek gra, a to okazuje się, że to pobiera nie z 1000 zł, ale swojego nowego abonamentu. I w ten sposób ta gra żydowska, proszę Państwa, jak Janek Witek tu był, mamy nagrany film na internecie, jak rozmawia z przedstawicielem firmy Orange. On się tak, ten facet, przejął, że wcale się nie wyłączył i tak dyskutował na każde pytanie, głupie, nie głupie, Janka Macieja Witka odpowiadał. Mówi, jaka to my żydowska firma? I zaczął z nim tam, a Janek Witek, zaczął jeździć po nim, zaczął tupać tutaj z tą słuchawką. Ja włączyłam kamerę, bo patrzę, że nie chciałam w ogóle tego nagrywać, ale patrzę, że to jest niesamowity film z tego wyjdzie. Także Janek Witek zaczął tupać, tam jest w El Mercedes, w tych początkowych, proszę Państwa, to trzeba ze 2 lata do tyłu sięgnąć, jak tu Janek Witek wypowiadał się, tupał, że oszuści, że Żydzi, że on dzwoni, nie wiadomo gdzie ten głos, dźwięk jego dociera, opcje jego głosu,
do jakiegoś Berdyczowa i z powrotem i na jego koszt, czyli że on za to musiał będzie płacić. No i rzeczywiście 982 zł mamy do zapłacenia. Ja sobie przesunęłam termin, żebym tu jeszcze się mogła wygadać, żebym miała gadać o czym, bo gdyby to było do jutra, to już bym zapomniała prędko pewnie, na czym problem polega, a tak to mam przez cały miesiąc problem. Proszę Państwa, do opisywania, omawiania, jak działa tutaj lewa firma Orange. Bardzo chętnie. Gramy w Jeepa, no to trzeba dać tutaj podsunąć podpowiedź. Proszę nie odpisywać SMS-ów, nie wysyłać, nie odsyłać SMS-ów. Proszę nawet jakieś takie blokady porobić, nie? Oni się bardzo cieszą, że ktoś w coś gra. Dlaczego? Bo dobrze wiedzą, że komuś się kabrze nabija w ten sposób. To jest oszustwo. Dlaczego? Dlatego, że to nie z tych 1000 złotych idzie, które oni dają w prezencie, bo ten 1000 jest fikcyjny. Rzeczywistością jest twój po prostu abonament. To więc oni się bardzo cieszą, te firmy różne, że jak wezmą w ręce twój dowód, to wtedy już oni są... No słucham. Tak? Ważnym faktem jest to, że Vesta również była identyfikowana z żoną Saturna. Dalej, Wisloch cytuje Klausa, który pisze następujące. Tak? Vesta wszechświata. Tak? Tak? Matko Bogu, dusza świątynia Vesty posiadała tak zwany wieczny ogień. Oj, to chyba, kochana, jakaś pomyłka. Nie było tutaj nawet takiego. Okay. Nie, Rutkowski to chyba ten detektyw może, ale to imię inne. Nie, tu nie było pod tym, kochani, zaraz. Pod tym numerem nie było, nie. Ale jeszcze raz pani powie, co do usunięcia, co? Ale o co chodzi, że jaka to jest firma w ogóle? Maria została nazwana rodzicielką historii świata. Aha, no dobrze, Provident Polska. Ale co tam dalej? Czy to nie jest może jakaś windykacja? Może to jest, bo tutaj, ja nie wiem, ten telefon, czy on był rejestrowany, czy nie? Zaraz to jest 500 numer? To ja nie pamiętam, ale chyba zdaje się, że był chyba... To jest na Orange rejestrowane, czy to było? Dobra, ale co to jest ten Provident Polska? Co to jest? Aha, to dobrze, to kochanieńka, to Rutkowski, to tutaj taki w ogóle nie był, ja nawet nie znam takiego. No, dobra, dzięki. Provident Polska, no to ale to Rutkowski, no ale to numer co do usunięcia. Numer do usunięcia, no to chyba z jej kartoteki. Państwo zobaczą, ja to mówię, że co? Ja mam numer 500, jakiś ktoś, jakaś baba dzwoni z firmy Provident Polska, że numer do usunięcia. No to niech ona sobie usuwa ze swojej tej. Do Rosji, ale także jeśli chodzi o Chiny, znaczy, że Europa tu jest ważną częścią, czy Europa w całej, jako rozumiem, jako
że widzicie Państwo, na jednym wózku to wszystko jedzie. Na oszustwie. Na oszustwie. Trzeba poczekać na działania pana Tillersona. Boga nie da się oszukać. No bo nawet sam Satan uważał, że on tak pisze zakręci po żydowsku, że Satana nie ma. Albo Satan diabeł nie jest taki zły. Prezesem oddziału rosyjskiego, że zostanie kiedyś sekretarzem stanu. Myślę, że nawet on i mało która wróżka się spodziewają, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc trzeba poczekać. Oczywiście to, że Henry Kissinger będzie specjalnym doradcą, Kissinger jest oczywiście postacią historyczną, tak? Znaczy w dosłownym sensie tego słowa, tak? Ponieważ to jest człowiek, który w latach 70. sprawował swoje funkcje, tak? Które zajmował się wojną w Wietnamie, tak? Które pamięta, jak żyło Mao Tse-tunga. Dlatego też Ameryka to się w ogóle pomyliła, że to taki starszy człowiek, który rozmawiał z Napoleonem. Z Bogiem małą literą się pisze, z Bogiem tego świata, a tym Bogiem jest diabeł. Taki jego oczywisty realizm, który w sensie intelektualnym dla mnie jako analityka jest niezwykle ciekawy. Żyda, Horus, wszystko jest ciekawe.